Elo, jedziemy kurwa tutaj z tym koksem, enku, lecimy kurwa w chuj. Yo, siemano ludziska na Łazerskiej, pozdro 600, lecimy kurwa tutaj w chuj, zajebiście jest, bo jest enku kolejny, lecimy kurwa w chuj. Oh yeah! Siemanoeczko ludziska z tej strony Solak, witam was bardzo serdecznie z tej strony Solak, witam was po raz kolejny w moim kolejnym enku już ludziska, uwaga, 9 odcinku serii Nice Question Enku, czyli pytania i odpowiedzi, czyli wy zadajecie mi pytania w komentarzach, ja postaram się na nie odpowiedzieć. Dzisiaj ludziska, gramy na mapie, ajajaj, ale się zapędziłem, kurde, nawet nie włączyłem kuźwa mojego pięknego materiału. Ludziska, to jest bardzo dawno to było, to jest bardzo stary materiał, jeśli chodzi o gameplay. Likwidacja potwierdzona, stat chyba 47 do 18, ale nie jestem tutaj akurat pewien. Hardcore, likwidacja potwierdzona. Tu było jeszcze, to jest materiał, z którym jeszcze napierdzielałem, że tak powiem. Zdecydowałem się jednak pokazać ten materiał, dlatego że przegraliśmy go, ale miałem po pierwsze dobry wynik, a po drugie grałem sobie tutaj wektorem. Wektor chyba to jest... Tak jest, chyba wektor. Broń, a jej jeszcze nie widzieliście. Także to też taki drugi i chyba najważniejszy powód, dlaczego akurat ten gameplay. Poza tym plaza, jeszcze tego nie było. Jak zwykle na enku staram się pokazać po kolei pojedynczo mapki i jakiś tam dobry wynik z tego ogarnąć. Powracamy po 3 miesiącach enku. Zaraz przejdziemy sobie do pytań. Jest ich właśnie bardzo mało, dlatego tutaj próbuję jakoś napełnić ten materiał. Także tak. Jeśli chodzi o ten gameplay, jest bardzo stary. 3 miesiące temu ostatnio nagrywałem ostatnie enku, a to dlatego właśnie, że nie było wystarczająco pytań, o które was prosiłem. Także więc, ludziska, jest was teraz troszeczkę więcej, więc jeśli macie do mnie jakieś pytania, walcie śmiało tutaj do enku. Na pewno się pojawią, na pewno przeczytam, będzie ich na pewno nie aż tyle, żeby nie ogarnąć na materiał. Także nawet jakby było 10 pytań, no to będę już bardzo zadowolony. Możecie zadawać po 2, 3 jakieś ciekawe właśnie pytania, ale już nie więcej. 3 to już takie chyba maksimum. Jeżeli ktoś ma bardzo dużo pytań, zwłaszcza jakichś ciekawych, no to proszę bardzo, walcie śmiało. Na pewno na nie odpowiem. Dobra. I to tak. Właśnie nie wiem, jak z tymi gameplayami później będzie, a to dlatego, że skill niesamowicie mi spada. Jest piątek, 8 sierpnia, także pozwoliłem sobie coś nagrać po pracy. Właśnie ostatnio, gdy nagrywałem tamto enku, tu już właśnie się zaczęła się ta praca, już 3 miesiące, kurde, pracuję. To już jakiś tam czas jest. Także zobaczymy, czy tu mnie szefu zostawi na dłużej. No, ale mniejsza już tematu pracy. Co chciałem właśnie powiedzieć? Takie meritum, kurde, właśnie nie wiem, jak będzie z tymi gameplayami, a dlatego, że skill niesamowicie mi spada. Zobaczcie tutaj jakiś straszny. O, jest bezlitosny, no właśnie, to jest też drugi powód, bo bezlitosny był. A to się akurat nieczęsto zdarza, także. O, jest bezlitosny i od razu pyk i nie ma mnie. Także to też się bardzo, bardzo często zdarza. Dobra, ludziska. Nie wiem właśnie, jak to będzie, skill niesamowicie spadł, wczoraj grałem z bulletem, nawet pozwoliłem sobie, niesamowicie lamię, także nie chodzi tu nawet o KD, tylko taki styl grania, po prostu mam niesamowicie kulawą celność. Tutaj jak widzicie, przybliżenie, pyk, 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 jest wszystko ogarnięte, lecimy kurwa w chuj, zajebisty gameplay. Nie, no dobra, nie będę... Aha, właśnie, jak słyszeliście to, co na początku się działo, to dlatego, że dzisiaj właśnie sobie oglądałem Bunsa BGC. Nie znałem wcześniej jakiegoś tego fenomenu jego, widziałem ten filmik już dawno temu, ale jakoś tak po prostu go olewałem.
A dzisiaj właśnie oglądałem kilka, żeby się pośmiać właśnie, żeby sobie poprawić humor. A to dlatego, że właśnie Gimper wrzucił ostatnio wywiad z bonusem, także sobie pozwoliłem też obejrzeć. Dobra, 5 minut minęło właśnie w tej chwili, także przejdźmy sobie do pytań. Jeśli chodzi o Wiedźmina, dajcie mi znać właśnie, bo dalej nic o tym nie wiem. No ja bym chciał, ale jeżeli was nie będzie interesowało Wiedźmin, no to ja nie widzę sensu nagrywania. Także to samo właśnie dzieje się z Diana Sisters. Twisted Dreams tak samo, nie, bardzo mało obejrzeń jest. Głównie to raczej poradniki do zombie i jakieś gameplaye właśnie z BF-a, trójki, czwórki i Black Ops 2 dawniej. Teraz właśnie jest tylko na bazie NQ. Dobra ludziska, przechodzimy sobie do pytań. Ja tu zawsze jakoś potrafię zapełnić ten materiał gadaniem od rzeczy, także ostatnio był właśnie 300. film, jeśli chodzi o właśnie Engu, tamto. Dobra, AC16, pierwsze pytanie. Czy twoja praca wpłynie jakoś na kanał i filmy? No właśnie wpłynął, bo jak zauważyliście, ja bym tutaj, kurde, fajnie właśnie się zaczął... rozwinąć, by się rozwinął jeszcze bardziej, mi się wydaje, ten kanał. Gdybym miał po prostu więcej czasu, Sola Gamepod. Gdybym miał więcej czasu, no kurde, teraz tak mało strasznie tego czasu, no ale staram się zachowywać tą aktywność filmową co 2-3 dni. Teraz to jest z reguły co 3 dni, nie co 2. Ale co 3 dni jednak staram się te 2-3 filmy wrzucić w tygodniu i... No ale no mówię ludziska, no strasznie mało, nie gram praktycznie teraz nic, no. Jedynie to co na weekendzie i tyle. Także no już wpłynął. Jaffet, kolejny komentarz. Powodzenia w nowej pracy, dzięki wielkie. Ostatnio się właśnie nie udzielasz, także fajnie by było, gdybyś się pojawił w tym NQ. Szczepan Sabinasz. Witaj Sola, chciałem się zapytać, czy byś nie zrobił może serii z Black Ops 2 zombie na mapie Mob of the Dead, plus do tego jakieś ciekawe easter eggi. No właśnie, do tego właśnie przechodzimy. Jeśli chodzi o Mob of the Dead, na 100% będzie, jak i zawsze, jak i wszystkie, absolutnie wszystkie, jak widzieliście tutaj tam na moim kanale, Nuke tam dobrze prosperuje, także fajnie. Jeszcze przydałaby się troszeczkę większa aktywność, jeśli chodzi o komentarze, i będzie naprawdę fajnie, bo oglądalność jest dość duża, jak na moje wyświetlenia ogólne, a no komentarzy troszkę mniej i tych ocen tak samo mniej, ale jest naprawdę w porządku, także ja się tutaj nie czepiam do niczego. Jeśli chodzi o zombie, będzie absolutnie wszystko, co sobie kurwa tylko pomyślicie, także nie będę przedmiotem sorki. Także będzie wszystko absolutnie, także nie bój się, będzie na pewno coś. Z Mob of the Dead, jeśli chodzi o Mob of the Dead, to będzie wszystko, właściwie to... Już powiedziałem, powtarzam się, sorry. Kolejne pytanie, X-Rox. Solak, mam pytanie. A więc, czy warto jeszcze kupywać PS3, czy już lepiej kupić PS4? Proszę o odpowiedzi. Proszę bardzo, chłopie. Już ci odpowiadam. Jak najbardziej warto, jak dla mnie warto kupić jeszcze PS3, a to dlatego, że masz masę gier na nim. Jeśli chodzi o konsole, to jest ich bodaj... No teraz już spokojnie, bo pamiętam, jak jeszcze gdzieś z tydzień temu właśnie, serio teraz mówię, oglądałem sobie statystyki, ile sprzedano playek trójek. No i do 2013 roku, tamtego roku dokładnie, do wakacji, chyba lipiec jakoś tak, sprzedano 89 milionów. Teraz to już spokojnie mogę powiedzieć, że jest 100 milionów, także 100 milionów konsol, to już mówi samo za siebie, będziesz miał z kim grać, będziesz miał w co grać. Jeżeli nie zależy ci bardzo na jakiejś wyjebistej oczopląsów, grafice w jakości Full HD, jeżeli to ci nie będzie przeszkadzać, jak najbardziej kupuj. Ja na pewno kupię sobie PlayStation 3, PlayStation 4 kiedyś. Bo na razie, jeżeli będzie mnie stać, jeżeli kupię sobie, odłożę hajs na kompa, to na pewno sobie kupię Playa 3 na 100%. Także będziesz miał już kolejnego gracza, żeby sobie pograć, na przykład ze mną. Jeśli chodzi o strzelanki, to ja nie, ale takie slashery, przygodówki, akcje, RPG, to jak najbardziej, czyli właśnie God of War na przykład tu mi przychodzi do głowy.
Dobra, dobra. I kolejne jeszcze właśnie pytanie od X-Roxa. Tutaj ludzie dawali łapki i tam pisali właśnie, udostępniali to, ale to nie o to chodzi właśnie. Enku to zadawanie pytań, także starajcie się zadawać pytanie, bo może naprawdę fajnie się ta seria rozwinąć, a cały czas stoi na takiej linii prostej po prostu. Jest coś tam, ale zbyt mało, żeby było tak fajnie, zachwycająco, także... czekajcie, wyrobiłem... Ojej, nie wyrobiłem się. X-Rox, kolejne pytanie. Czy grasz w Team Fortress 2? Jeżeli nie, to polecam, jest na platformie Steam. Tak, wiem, jest za darmo na Steamie. Dawno temu grałem w Team Fortress 2. Teraz właśnie nie mam czasu na to. A może z rok temu jeszcze chyba... No nie, dobra, no z 2 lata temu coś tam pykałem w Team Fortress 2. Ale znam już, nawet się pojawiło to pytanie kiedyś. Dobra, i to by było na tyle. Dzięki wielkie, ludziska. Jeżeli wam się spodobał materiał, pamiętajcie, like, pytanie koniecznie, subskrypcja, jeśli jeszcze nie robisz tego. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie.